Jak tak można? Ptaszka, pani Basiu. Jak ten ptaszek ma tutaj wejść? Ja go tam mogę wcisnąć. Kolego, o pańskiej pracy za chwilę porozmawiamy. Proszę bardzo. Proszę. No. Proszę. No. No, którędy. No. Rozumie to pan? Którędy. Czy pan ptaszków nie widział? Jak tak można? Tyle pracy i na marne. No. Nie, no proszę pana, no, ja mam tyle pracy na głowie, że ja ptaszki zawsze widziałem wysoko i one są takie malutkie. Myślałem, że to... Dobrze. Szkoda czasu. Proszę bardzo. Tu jest pilnik, prawda? To jest ptaszek standard. Proszę bardzo. Pan taką dziurkę wytnie, żeby ten ptaszek przeszedł. Dobrze? Jak ten ptaszek przejdzie, to pozostałe tym bardziej. Następny. Tak, proszę państwa. Proszę, gdzie pan ma domek? Proszę się nie wstydzić, proszę pokazać domek. Gdzie pan ma domek? Wyżej, 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 wyżej. Tak, proszę bardzo. Proszę państwa, jaki jest pana zawód? Bez zawodu. Przyznam się, że lubimy współczesną inteligencję, ale coraz częściej obserwuje się, że idzie na łatwiznę. Oto klasyczny przykład. Według pana domek, tak? Proszę, niech pan powie. Słuchamy pana. Ja już nie będę wnikał, proszę państwa, gdzie jest patyczek, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Proszę, słucham pana. Były drzwi, porządek musi być, więc dorobiłem klucz. O 6 rano otwieram, o 10 zamykam, a i tak się nie jest nawalone. Pan lubi ptaszki? To niech pan się zastanowi. Poprawisz. Nie trzeba. Proszę następny. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan. No witam pana, ach to pan, witam, proszę bardzo. No cieszymy się, że pan przyszedł, cieszymy się. Tak, proszę państwa, mamy tutaj klasyczny przykład ludzkiej głupoty i mądrości ptasiego muszku. Proszę, popatrzmy bliżej na to. Proszę państwa, domek jest zrobiony, powiedzmy, bardzo prawidłowo, natomiast niestety w końcówce zabrakło autorowi pomyślunku. Ptaszek polubił ten domek. Jest bardzo sympatyczny i wygodny. Tylko oczywiście przybił autor otworem do pnia. I popatrzmy się, ptaszek własnym pomyślunkiem doszedł do tego, że trzeba z tej strony dziobać tak długo, żeby wyjść na swoje. Ale musiał mieć dziób. Panie kolego, ja już powiedziałem, porozmawiamy za chwilę o panu, dobrze? Proszę pana, to co pan zrobił, to zasługuje w ogóle na karę. Bo pan wymęczył tego ptaszka, to już trudno nazwać to pomocą. Wie pan co? Proszę bardzo, niech pan to weźmie. Proszę bardzo, wie pan co? Ptaszki trzeba kochać ptaszki, rozumie pan to? Chwileczkę, będzie pan pamiętał? Jak nie zapomnę. Tak, i proszę, proszę bardzo. I teraz bardzo bym poprosił pana. Proszę pana, proszę. Szybciutko. Drodzy państwo, kolejny przykład. Proszę się nie wstydzić, tak trzeba pokazywać. No, cóż, co to jest? Strzelał pan do tego? Ha? Po co tyle tych dziur? Pan jest Szwajcar? Ha? Bo tu jest wyjście pożarowe, tu jest wentylacja. No. Ciepła woda, natryski. Co pan durnia ze mnie robi? A te 6 pozostałych? Bo ja chciałem staremu wróblowi pomóc w jego intymnym życiu. Bo jakby on chciał na noc gdzieś do jakiejś sikorki wylecieć... To żeby nie budził stary i piskląc, żeby też... Proszę państwa, no widzicie, telewizja rzuca hasło. Budujmy domki i zamiast zastanowić się, żeby był patyczek, skrzyneczka na wodę, skrzyneczka na jadło, to się myśli o głupstwach. Proszę bardzo, pan tej dziury zagipsuje, zrobi co trzeba i my, komisja na nowo odbierze, tak? Następny proszę. Ja znam życie. Dobrze. Następny proszę. Tak, to pan. Proszę państwa, co teraz pokażemy... Gdzie pan ma domek? Tak, no proszę, no teraz właśnie pan. Pan był taki dowcipny. Pani Basiu, pani zawołała również panów z korytarza, żeby zobaczyli, tak? Proszę bardzo. No porozmawiamy, tak żeśmy mówili. Proszę bardzo, panowie, prosimy bardzo do środka. Prosimy bardzo,
Panie Basiu, panie na miejsce. Panowie też zobaczą pracę kolegi Żeromskiego. Uwaga, proszę. Panowie! Cicho, synu! Ja jestem z Kieleckiego. O tym pisano już nawet w naszych pamiętnikach rodzinnych. Proszę, o! Proszę pana, chwileczkę. Spokój! W domach tego typu nie ma pieców. Gorąca w zimie woda idzie dookoła ścian, wewnątrz belek. Pod sufitem pracują szklane wentylatory, normując pożądane ciepło. W lecie zimna woda ochładza ściany. Ptak polski, niezbyt powiedzmy przepadający za czystością, choćby nie chciał, musi sobie w izbie zapuścić czystość. Tak. Proszę pana, chwileczkę. Proszę pana, jest to dom symbol. Jest to szklany dom. Ja chciałem, proszę pana, umieścić go w lesie. Na najpiękniejszym drzewie, typu bartek, albo jakaś inna lipa, albo dąb. Proszę pana, chciałem powiedzieć, żeby ptaki z niego brały wzór. Jeśli będą nam śpiewały, jeśli będą wracały z ciepłych krajów. Proszę pana, jeśli będą zwalczały to robactwo, te poczwarki, te glizdy, proszę pana, to mogą do czegoś dojść. Przepraszam pana, przepraszam. Niech pan się nie denerwuje. Niech pan się nie denerwuje. Proszę bardzo, niech pan się nie denerwuje. Proszę pana. Chwileczkę. Teraz ja powiem. Pan nie zna ptaków. Czy pan zna ptaszki? Niech pan wymieni. Proszę bardzo. Po łacinie? Nie, kobieta jest. No? Wróbel? I ta, co jak powie w burzy, przeszywa na przestrzał nieboskło. Niech pan skończy z tą poezją. No, ta. Niech pan skończy z tą poezją, proszę pana. Ja bardzo pana proszę. Pan nie zna ptaszków. Zupełnie pan nie zna. Ptaszkom jest potrzebny domek z płyt typu standard, oddany w porę, w stanie surowym, a ptaszki sobie resztę wykończą same. I ja bardzo proszę, żeby pan się zastosował do ogólnie przyjętych norm współżycia między nami a ptaszkami. Proszę bardzo, proszę to zabrać. Dziękuję panom. Książkę. Niech pan to przemyśli. No cóż, proszę państwa, moglibyśmy tutaj jeszcze wiele mówić, ale nie ma czasu. Z tych przykładów widać, tutaj widzimy, prawda, jak ktoś pomylił czworonogi z ptakami, rażący brak podstawowych wiadomości z biologii. Szukamy autorów tych prac. Na tych przykładach widać, że z budową domków u nas nie jest najlepiej. Dlatego na zakończenie chciałbym zaapelować, jeżeli już budujemy domki, to powoli, solidnie i z głową. Kasiu, pan? Tak. To jest koniec już? Tak. To ja tak nie przerywałem, tak zastanawiam, po co nas pan wzywa. Przecież w końcu to są marginalne sprawy marginesu. No. Dla pana to jest margines? To żaden problem? Żaden. Proszę pana, jest to bardzo ważny problem. Pomagajmy ptaszkom. Bo kto wie, za ileś tam lat może my wrócimy na drzewa, a wtedy one nam pomogą. Do widzenia panu.